Jak za bajtla było gryfnie, wspomnienia Jochanki. Autorską pracę Jochanki w języku śląskim czyta autorka. Narodziny. Witajcie, moi roztomili. Wiecie, ta Grychtich to miał być synkiem, ale jak tatulek pojechali do lazaretu we Szczelcach Opolskich, matulka mu powiedzieli, że pan Buczek miał większe plany niż łon i momie, mało cera. A że moje obie ołmy były Any, bestuż zmianowali mnie Jochana. A wszystko to było za Gierka. W czasach dawno minionych. Musicie wiedzieć, że moi starzyki przykludzili się za Roski po weselu na Zowackie z jednym kofrem obleczeń i ze mną, bajtlem w drodze. Erbli mieszkanie zakładowe na osiedlu powstańców śląskich, które niedawno tu wybudowali. Jo, moja familio i matulka żyjemy sam do dziś. W mieście było pełno bajtli, bo każda familia, która się sam przykludziła jak moja, miała pewno robota we hucie. Było łatwo planować rodzina i nie tropić się o jutro. Matulka huta pomagała budować bloki i dawała geld na przedszkola i żłobki. W mojej klatce w każdym mieszkaniu był jakiś bajtel w moim wieku, a nie w toży rok starsi. Przedszkole. Moja matulka robiła we kiosku ruchu, kiedy był niedaleko posterunku milicji, a jo chodziła do przedszkola kole gminy w Zawadzkim wedle parku miejskiego. Ja lubiła tutaj chodzić, bo nasze rektorki Tereska i Halinka pszoły nam w pierony, choby my byli ich własne bajtle. Kuchary ważyły no miodło, choby dzisiejszy masterchef. Pan szkraut z pieczonym wusztem, placki kartoflane, rollady, udziki skóry, ku temu kluski z modrą kapustą, karminadle, bigos, nudle z masłem, białą kejzą i cukrem, inksze mitagi. Popisowe były desery, apfelstrudle, pudingi, domowe kreple z marmeladą, grysik z sokiem malinowym, a jerkuchy, jeronie, to było do nas bajtli richtig dobre. Zupy z nudloma czy ryżem były takie, że myśli durść po repeta, a ten chleb rubo posmarowany masłem ze chrupiącym rantem, co my jedli do ogórkowej, to już nie idzie nikaj kupić, o tego smaku nigdy nie zapomna. Moja matulka co dzień się mnie pytali, no i co Jochanka, co tam było na mitak? Bardzo mnie to gorszyło, bo tak rychtig mnie barzy i graczki obchodziły niż jodło, ale ona dość pytała. Pewnego dnia powiedziała, dzisiaj na mitak były papieżane kluski z cukrem i jagodoma. Godałach prawda, bo miała cały dziób umaraszony na liliowo. Maturka się zdumieli. Nie znała o czym i ogodą. Zawarła kiosk i pocisła prosto do kuchary Maryli spytać, co to był za mitak. A Maryla powiedziała mamie. Dziołcha, leć to były buchty. Potem całki dzień wszyscy się ze mnie lachali, jak ją to zmianowała. Pamiętam, jak my po krzokach filowali za geszenkami od Hazoka, a tak rychli to były łone od przedszkolo. Były poskludzane po całym parku w takich papieżanych koszyczkach. Te harskle koty, jak my lotali i szukali, jerunie, nie do pobicia do dzisiaj. To było lepsze od dzisiejszych szpilów na komputerze. Panie rektorki z przedszkolami umiały nas zająć. Co by my nie broili? Kiedy był dzień hajera, to my robili czopki czorne z takimi piórkoma z bibiuły. I uczyliśmy się piosenki. Górniku, górniku, ty czorny pierunie. Mój onkel z Zobrza ciepłą machy, jak ja mu to zawdy wyśpiewała, kech go odwiedzała, bo on był hajer, ale nie umiał się śmiać z siebie i nie miał poczucia humoru. Teraz ki tak się myśla. Sąsiady. Ja miała kamrata sąsiada, który mieszkał naprzeciwko moich drzwiży. Marek i ja my się fest kolegowali. Nieraz sobota albo niedziela, kej my nie chodzili do przedszkola, nasze matulki ważyły mi tagi, a potem my brali chokry i ryczki i my łoba jedli na klatce. Bo na jodło to my nie byli bardzo pragliwi, a jak my byli razem, to jakoś inkszy my mieli apetyt i jeden przed drugim wartko my jedli. Nieraz było tak, że jak jego muter naważyła coś inkszego niż moja, to my się zamieniali. Miała też kamratka Marzenka, z którą chodzili my na sanki i bawili my się pod blokiem. Nasi rodzice też się kolegowali, nasze mutry co rano szły do siebie na kafę, kiedy było w kryzysie czyńsko zdobyć. Inkrze były relacje sąsiedzkie niż te Roski i żaden żadnemu nie zawiścił, bo żaden nic nie miał więcej niż drugi. Kej było 6 grudnia, nasi fatrowie na zmiana się przeblikali za świętego Mikołaja. Jednego roku doszło do lekkiej łostudy, bo syn sąsiada poznał swego fatra po szczewikach, ale inne fatry powiedzieli, że Mikołaj to ino pożyczył te szczewiki od jego fatra, bo stracił swoje, kej wartko jechał swoimi sanioma. Koniec części pierwszej.